Błąkasz się bez jakiejkolwiek nadziei, z wątpiącym sercem, pełen trwożnych myśli. Jak mogłeś zajść tak daleko? Wiara w Chrystusa może wypełnić tę pustkę i nadać sens temu życiu. Wiesz, że możesz wszystko zacząć od nowa. Jezus powiedział, że kiedy przyjdziesz, będzie wielka radość w niebie i że powinieneś wrócić do domu, do Chrystusa. On czeka z otwartymi ramionami, aby cię powitać. Nie zatwardzaj swego serca i nie odwracaj się. Biblia mówi, że Bóg jest miłością i kocha ciebie. I nawet jeśli zapomnisz o wszystkim, to pamiętaj, że Wszechmogący Bóg cię kocha. Nieważne, co robiłeś lub jaki byłeś, On cię kocha. Przyjdź do Chrystusa. On przyjmie wszystkie pragnienia i wszystkie potrzeby i da ci nowe życie. Chcę cię poprosić, byś oddał swe życie Chrystusowi i powiedział: od tego momentu chcę, by On przyszedł i zamieszkał w moim sercu. Chcę, by wybaczył moje grzechy. Chcę, by zmienił mój sposób życia i chcę się Mu oddać. Chcę, byśmy wszyscy pochylili głowę i chcę, byście słowa tej modlitwy powtarzali głośno za mną. Módlcie się ze mną, zdanie po zdaniu. Boże, jestem grzesznikiem. Przepraszam za mój grzech. Chcę odwrócić się od mego grzechu. Przyjmuję Chrystusa jako Zbawiciela. Uznaję Go za Pana. Chcę pójść za Nim, ale Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Jestem taki słaby. Proszę, pomóż mi, bym był takim człowiekiem, jakim powinienem być. Pomóż mi, Panie, w każdej dziedzinie życia. Pomóż mi wypełnić te trudne decyzje, jakie muszę podjąć. Amen.